Jęczmień to grudkowy ropień jednego lub kilku gruczołów, który znajduje ujście na brzegach naszych rzęs. W wyniku stanu zapalnego, które może być spowodowane infekcją bakteryjną na powierzchni Twoich rzęs, staje się czerwony i bolesny. Jęczmienie nie są zakaźne i na szczęście możemy leczyć je domowymi sposobami. Dziś pokażemy Wam cztery ciekawe sposoby na to, jak wyleczyć jęczmień. Oto przepis. Składniki. Jeden mały kawałek gazy, szklanka wody, jedna łyżeczka rumianku. Instrukcje. Zaparz rumianek, najlepiej zasuszone liście, zalej je gorącą wodą. Po zaparzeniu odceć i pozostaw do ochłodzenia. Zanurz gazę w herbacie i przyciśnij wacik do oka. Trzymaj tak długo, aż wacik ostygnie. Wtedy zanurz kolejny wacik. Powtarzaj procedurę przez przynajmniej 30 minut dwa razy dziennie. Przepis numer 2. Wszystko, czego będziesz potrzebować, to kawałek ogórka. Po prostu pokrój go w cienkie plasterki i połóż na zainfekowanym oku. Zostaw na co najmniej 20 minut. Ogórek ma działanie przeciwzapalne i niemal natychmiast złagodzi podrażnienie. Jest bogaty w witaminy K, C, B1, potas i brom, które pomagają w leczeniu jęczmieni. Przepis 3. Napar z liści guławy to kolejny świetny sposób na jęczmienie. Zaparz liście, zanurz szmatkę i nałóż ją na jęczmień. Powtarzaj procedurę 3 razy dziennie, aż ropnie znikną. Tylko skąd je w Polsce wziąć? Przepis numer 4. Nałóż na jęczmień plaster surowego ziemniaka lub zblenduj go z niewielką ilością wody. Możesz go też po prostu rozdusić. Ziemniaki działają jak środek przeciwzapalny, więc powinny zredukować obrzęk i załagodzić ból. Zawsze pamiętaj, by kiedykolwiek przed dotykaniem oczu dokładnie myć ręce. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Naciśnij proszę przycisk subskrypcji i daj lajka, a jeśli masz pytanie, napisz je poniżej. Do następnego razu.